witam was bardzo serdecznie. I nie wiem, no właśnie, chyba nie ma dźwięku. Nie, dźwięk jest, ale gry nie chcę przechwytywać, niestety. No właśnie, dźwięk jest, tylko leży. W ogóle dźwięk z gry macie? Tak, no dźwięk z gry macie, ale nie mogę w żaden sposób wam przekazać obrazu. Nie wiem dlaczego. Poprzednim razem było wszystko w porządku. Także naprawdę nie rozumiem, o co chodzi tym razem. A jejciu, jejciu. Przechwytuję. Ucio. Na szukanie gry. No i dupa. Ciekawe, no bo ostatnim razem jak tutaj grałem, nawet chyba dwa streamy były z tego, no to przechwytywało wszystko ładnie, pięknie. A na obecną chwilę, no niestety, coś tu nie gra. Coś tu ewidentnie nie gra. No i dupa. No dupa i kamień kupa. No naprawdę powiadam wam, że pojęcie już próbowałem wcześniej. Już tutaj się męczę chyba z pół godziny nad tym. I nie mam dla tego pojęcia, o uj chodzi. To się zesrało, to nie. Cholera, no i chyba będzie trzeba zrezygnować. Chyba, że tak wam zrobię. Da radę? Pójdzie? Pójdzie. Dobra, to jest jedyna opcja. Także ja jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. No i niestety przez te trudności się trochę to przedłużyło. Dobra, ja trochę sobie pograłem bez was, ale naprawdę bardzo niewiele. No i cóż, no jesteśmy teraz na stoczni. Teraz stocznię sobie zrobimy. Jeszcze jesteśmy w epoce przemysłowej, ale już niebawem wejdziemy do epoki elektryczności i zobaczymy, co tam na nas czeka. Nie przedłużając. Odprawa stocznia. Jeszcze tylko zerknę na jedną sprawę u siebie. A, jest zajebiście, dobra. Bardzo dobrze, ok. Więc tak, czas misji 22 minuty, nie buduj więcej niż 110 fragmentów, żaden pociąg nie może przyjechać na złą stację. No spoko, nie? Oj, kurwości, a ja wiem, ja już to zacząłem, ale nie skończyłem, bo nie miałem na to już czasu, musiałem do roboty lecieć. Także no tu zapowiada się dość ciekawie. Dobra, więc tak, tylko muszę sobie przypomnieć. Tu na szybko mogę to wszystko sobie tu podłączyć i chyba tam na drugą stronę przelecieć. Nie jestem pewny, czy mi wystarczy, ale to ogólnie będzie ciekawie, bo będę musiał tu zrobić tunel i chyba tutaj, aczkolwiek jeszcze tego nie wiem, muszę zobaczyć, jak to będzie dokładnie wyglądało. Złoto będę musiał jakoś tutaj przetransportować tędy, jeśli da radę, aczkolwiek uważam, że raczej da radę. Dobra, póki co, na pewno najważniejsze rzeczy, które trzeba wykonać, pójść tu w dół i się podłączyć w te miejsca. No, budowniczy. Teraz tak, motorów nie mogę stawiać. Coś mi się mówiłaś? Dobra, w porządku. Dobra, dlaczego ja tego nie mogę podłączyć? To jest pytanie, zagadka. Spróbujmy tędy. A, ile, dlaczego nie mogę? Bo ja tu chciałem, a tu są tory. Mądry ja. Dobra. Także już jest ok. Dalej, co my tu dalej możemy zrobić? No, przydałoby się podłączyć te dwa jakoś tory.
Miał rączki i nóżki. Tak. Potrzebuję. No i dupa. Robię tego. Przydało tą stronę. Potrzeba wysłać pracowników. A w sumie dobra, z tym sobie na razie odpuszczę, bo może poprowadzę tędy, żeby było krócej. Najzwyczajniej w świecie. Tędy nawet. A cholera, dobra, nieważne. To jest teraz najważniejsze. Dobra, już jest przyłączone złoto. Będzie tam co najwyżej szło, także stąd się najwyżej tu przeciągnie. Tym sobie jakoś poradzimy. To nie będzie problem. Teraz tak, zostało jeszcze 11 tysięcy. Tak, no to te tory i dobra, czyli ulepszać pociągi mogę w razie coś. Okej. Okay. 11 tysięcy to nie jest za dużo, żebym gdziekolwiek mógł jeszcze się rozbudować. Gdziekolwiek. Też nie jest mądre rozwiązanie z tego względu, że tu będą musiały iść tory. Trzeba będzie mniej więcej tak. Tak zaatakuję, to tu nie wejdę na górę. Widzicie, i tak źle, i tak niedobrze. Tak też nie polecę. Cholera. Pokiepsi łodeczko. No dobra, czy mi wystarczy? Stąd. No nie, no tu na razie by się dało wszystko wyciągnąć. Tylko jak te tory pociągnąć w tą stronę teraz, żeby to miało ręce i nogi? To jest zagadka teraz. Tu zrobię tak. To złoto nie pojedzie tutaj do tej fabryki. A, ale dupa! No ta, na cholerę. Patrzcie, jest problem, bo tak. Tutaj to ja mogę tylko się do góry podciągnąć, bo tu już nie zjadę w dół. Tu już będę potrzebował tunelu, tunel zrobić. Także tu będzie potrzebny i tunel, i droga do góry. Także taki psikus. Dobra, na razie się skupimy w ten sposób, bo pewnie tu będę musiał zupełnie to rozwalić. Coś innego wymyślić. Aczkolwiek niekoniecznie, o. Po prostu będzie przecinał, nie będzie tu żadnego skrzyżowania. No. Po prostu będę sobie jechał do przodu i tam. Ile taki tunel mnie będzie kosztował? A, tunel dopiero w tym miejscu. Okej. Okay. Czyli no, sprawa się sama rozwiązała. 43 tysiące. Czyli jeśli tunel będzie w tym miejscu, to ja muszę stąd pociągnąć sobie tak, no bo tunel będzie w tym miejscu, to już jest sprawa rozwiązana. A tutaj po prostu sobie tędy pociągnę i polecę do góry, no i wszystko w temacie. To jest dość ciężko, będzie przynajmniej, tak uważam, bo będzie tu sporo rzeczy do usunięcia. Chociaż nie. Nie, będzie, bo jak polecę tak blisko, nie zajdę później w dół. No właśnie. Otóż to. A więc potrzebuję. Patrzcie. A nie. Jak to było, że ja dałem radę wcześniej z tej strony to zrobić? No właśnie. Więc dobra, to z tej strony zaatakujemy.
tak, inaczej się nie da. Dobra. I potrzebuję na to 25 tysięcy. Dobra, brak funduszy. Okej. Dobra, to zaczynamy wysyłać pracowników. Teraz tak, mam już 20 tysięcy. Tak, to mogę zawieźć tu. To jeszcze nigdzie. Potrzebuję tunel zrobić. I chyba ten tunel będzie najpierwszy, że się tak wyrażę. Bo ten tunel będzie dość drogi. Tak jak mówiłem, 43-42 tysiące. Tunel mnie kosztuje. I w sumie wszystkie rzeczy mam już tutaj wyprodukowane. Będę miał zaraz wyprodukowane. Ale tutaj tunel tylko 32 tysiące. Też mam tutaj wszystkie już rzeczy zrobione, bo mianowicie węgiel i co rudo, tak? No. I tylko tu podciągnąć tory i to już będzie się robiło, także 32 tysiące, na to musimy uzbierać pieniądze. No i trochę się zejdzie, bo trzeba najpierw pociągi powysyłać. Chociaż nie, chwileczkę, mogę tu też zacząć wysyłać pociągi. Żeby później w miarę właśnie dało radę to wysłać na górę. Otóż to. Dobra, to tak niech sobie zostanie. Dobra, tak pociągnę. Okej, to i tu już mogę zacząć wysyłać. Zawsze to dodatkowe pieniądze. Trochę szybciej się zrobi. O, już max. Także ten pociąg na marne. Nic pewnie nie zarobię. No właśnie. Dobra, tu wyślemy teraz tą trójcę. 22 tysiące. Tak słabo trochę. Czyli na dobrą sprawę nie zwróciło mi się to, co wybudowałem. Czyli mogłem to zatrzymać, zainwestować tu, bo już bym miał 32 tysiące i stąd taki mały kawałeczek. I byłoby pozamiatane. Tak jest dupa. Się zejdzie trochę nad tym. Przez ten właśnie kawałek, przez ten fragment. Wyburzyć to odzyskam bratem tylko 5 tysięcy. Też tak trochę słabo. I chyba tak właśnie trzeba będzie zrobić. Wyburzyć to, znaczy wyburzyć. Jeszcze raz zacząć. Na samym początku. Także ten fragment muszę sobie odpuścić. Tu po to połączyć wszystko tak jak jest, ale nie, dobrze, bo w sumie wolno się robią pracownicy i mam jeszcze możliwość wysyłania tutaj, w te dwa miejsca, ale tu już bym mógł przyspieszyć. Dobra, to zaczniemy sobie od początku, żeby nie było, nie ma lipy, teraz naprawdę wiem, co mam z tym zrobić, fantem, także będzie troszeczkę to sprawniej wyglądało. Dobra, teraz tak, stąd chyba. Ups, coś. O cholera.
To nie tak miało wyglądać. Chyba. Nieważne. Dobra. Okej. Dobidu. Dobra, tym się będę później martwił. W sumie stąd będę musiał się połączyć tu. Dobra. W takim razie wysyłamy na razie pracowników. Będzie bliżej, to szybciej zarobimy. Mówiłem, że to jest 32 tysiące, okej. Tu nie tak położyłem te tory, bo miały iść najpierw. Dobra, ale to też nie szkodzi, bo i tak będzie trzeba to wykorzystać. No dobra, 3000 poszło, ale to nic. Na razie i tak musimy czekać na pracowników. W sumie w międzyczasie to mogę tak wysłać pociąg. To już będzie tu uzupełniał niezbędne produkty. No przynajmniej tyle mogę zrobić. Jedzie do Rudej, bo tu i tak tylko 6 transportów, 3 transporty, może 2 transporty się mieszczą, bo po 3 wagony. Dobra, już jest 27, także za momentu. I przynajmniej już jedno będzie z głowy, a mianowicie to. W sumie to jeszcze inaczej można było to rozegrać, bo mógłbym sobie darować te właśnie tory i zaoszczędzić, tu od razu się przebić, ale dobra, nie ma tego złego, już nie będziemy aż tak działać. O kurde, jeszcze źle wysłałem ten pociąg. Masakra. Dobra, się nie stało. Nie, no stało się, ja pierniczę, gwiazdka mi przepadła. Dobra, trudno, widać to nie ta godzina. tysięcy. Dobra, w tym momencie już sobie tunel pobudujemy za 32. Ile mnie tory będą kosztować? Bo tak, tory muszę pobudować teraz stąd i stąd. Więc musimy się podpiąć tu i musimy się podpiąć tu. Dobra, i jeszcze 1000 mi został. Niedużo z tym mogę zrobić. Potrzebuję 3000. Okej, no to w sumie niewiele. Muszę raptem jeden transport z ludźmi wysłać i będzie cacy. Dobra. I zaraz się pobudujemy. A nie, no jak? A. Nie, no w sumie dobrze, dobrze. Nie, dobrze jest. To ja źle spojrzałem już, bo myślałem, że to mi jest potrzebne, żeby wyprodukować to, także nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, w tym momencie już mogę sobie wozić... Oj, nie mogę, czekaj, tu muszę się... za 2000... nie stać mnie, cholera. No i muszę go zawrócić. Ale tego mogę wysłać, to jest pewne. Zawrócić, bo to jest bez sens ciebie wysyłać. Drugi wagonik też mogę wysłać, drugi pociąg w sensie. No i teraz 3 ludzi.
tą stronę wyślemy. Dobra, mamy pieniądze, tu już można tory wybudować. Cacy. Ciebie zatrzymam. Ciebie tak wyślemy. No i Bailando. Dobra. Dobrze wszystko? Tutaj tak, ok. Jeden wagonik, no to teraz drugi wagonik wyślemy. Dobra, i teraz ludzi wyślemy też w to miejsce. Niech zaczną produkować. Bo na full już mamy tam naładowane. Tylko nie ma komu tego zrobić. Tylko taki problem się teraz pojawił. Mamy 20 tysięcy. Teraz tak, zerknijmy, bo to wyprodukowane trzeba będzie zawieźć tutaj do miasta. I tam do miasta. Także nad tym na razie nie, tu nie muszę robić tego. Tu by się przydało połączyć. Zrobić połączenie. Mianowicie to miejsce 23 tysiące. 23 tysiące i później stąd bym musiał wozić to. Aha, tylko tutaj do miasta. Bo to sztaby miedzi są mi potrzebne tylko tutaj, 9 sztabek miedzi. A to złoto będę musiał wozić dalej. Okej, tu będę musiał przywieźć. I to będę musiał zrobić tunelem. Wtedy nie mam możliwości jak inaczej pociągnąć. Znaczy mam możliwość zrobić tutaj most, ale ten most będzie zupełnie nieopłacalny. Dupy, że tak powiem. Przepraszam. Z tego względu, że on raz, że kosztuje 22 tysiące, a dodatkowo tu jeszcze będę musiał dużo rzeczy pokasować. Że no nieopłacalne. Dokąd ty jedziesz? Ty jedziesz tutaj, dobrze. Okej, to my się musimy skupić teraz na tym i na pracownikach tu. No i oczywiście też tu, no. 6, dobrze, to akurat ten cały transport, który tutaj będzie, to pojedzie w to miejsce, do tego miasta. Super. Tu już mam 6 następnych do tego. Jeszcze tutaj muszę wysłać pracowników. Dobra, niech kolejny sobie jedzie. 29, no to już mi wystarczy. Dobra. Tylko teraz nie mam jak pracowników wysłać. O, i teraz już będę miał. Dobra, tyle dobrego. Tak, teraz skupimy się na tym, żeby tutaj jeszcze dwa pociągi wysłać z pracownikami. I już będziemy mieli cały ten transport zrobiony. No następnie będziemy musieli wysyłać pracowników tutaj. To będzie moim priorytetem, bo mam wszystko, aby wytworzyć sztabki miedzi. I potrzebne 9 sztabek miedzi. Także no, trochę się narobię. Okej, 3. To może już jechać do miasta. A ten pociąg też już może wyruszyć. Ten też już może, ok, to już ten mamy z głowy. Teraz tak, stąd by się przydało ciągnąć się. $14 000. Dobra, to niech to za 9 się tam dowiezie. To nie będę musiał stamtąd ciągnąć pracowników, tylko stąd. Będzie to zawsze szybciej. Troszeczkę przyspieszymy pracę. Bo teraz stąd będę mógł wysyłać pracowników i tutaj, i tu nawet.
zatrzymaj się. Mamy teraz priorytet. Dobra. Proszę bardzo. Super, teraz tak, stąd wyślemy jeden ładunek. Drugi ładunek. Stąd wyślemy jeden ładunek. Teraz wyślemy drugi ładunek. Bardzo dobrze. Już mamy 34 tysiące, także śmiało możemy wysyłać pracowników. Tak, pracowników tutaj. Kolejnych. Nikt się nie zderzy? Nikt. Dobra. Świetnie. Kolejnej pracownicy, aby tu się jeszcze nie zderzyły pociągi i będzie super. Odpuścimy sobie. Tak. To możemy wysłać. Sobie jedzie. Teraz tak. 6 to jeszcze jeden transport pracowników tu jest mi potrzebny, żeby wyprodukować. Tutaj, tak, węgiel, ok. Możesz jechać. Dobrze. Czy mi jest miedź potrzebna? Miedź już mi nie jest, ruda miedzi nie jest mi już potrzebna. Pracownicy są mi potrzebni. 6, a potrzebuję 9. Ok, to jeszcze jedni pracownicy są mi tu potrzebni. Bardzo dobrze. Teraz do złota. Potrzebujemy pracowników i potrzebujemy zrobić ten tunel. 43 tysiące. A, niech będzie 43. To, że będzie ok. Aczkolwiek, cholera, mogę się mylić. I się pewnie, cholera, pomyliłem. O ja pierniczę, no. No dobra, no nie tak bardzo. 7500. Dobra, no niech będzie i tak. Tutaj węgiel będziemy potrzebować. I tu znowu trzeba zrobić skrzyżowanie na po węgiel. Karamba. Masakra, nie ma jak. Nie ma jak, nawet nie mam jak pracowników wysłać w tamto miejsce. Lipa. Się zrobiła lipa. Nie mogłem jedno dalej, cholera, zrobić. Udało się. Dobra, uda się 6000, żeby wysłać pracowników. A co z gotowymi sztabkami złota? One mają iść tam. Ale maniana. Tak brzydko zrobione. Nic mi to nie da.
No i dobra, jestem uwięziony teraz. Nie wiem, co to jest w ogóle. Nieważne. Jestem w potrzasku teraz. Trzeba będzie chyba burzyć. W ogóle mnie słyszycie chyba, nie? A, tak, dobra. Sprawdziłem, jest okej. Jejciu. Opieprzony ten teren jest. Chyba trzeba będzie jeszcze raz to zacząć. Bardziej z głową robić, no bo jestem zablokowany. Nie, dobra, nie będziemy jeszcze raz zaczynać. Trzeba będzie to zburzyć i zmodernizować. Tylko nie teraz. Na razie będę musiał się skupić na tym, żeby coś podowozić i zacząć zarabiać na razie na tym. Dobra, nie wszystkie pociągi wykorzystuję. Co ja mogę zrobić teraz? Nic. To też jest jakieś rozwiązanie. Nie powiem, że nie. 6. 6? Jak? 3. Aha, dobra. Jest 3, jest 5 zrobionych. No. Dobra, nieważne. Wyślemy kolejny transport. Nawet 2. Dlaczego mi tu pracownicy są potrzebni? Do sztabki miedzi na pewno. Mogę wysłać już jeden transport. Zaraz wyślemy drugi. Więc tak, tu potrzebujemy wysłać pracowników. Cholera! Już zobaczyłem, jak na siebie wjeżdżają, no. Niech ich szlak. No nie idzie mi jak... jak tej pani w deszcz, no. Kurde, lebele. Nie, za dużo maniana, wiecie co? Za dużo maniana, jeszcze raz. Ja się za dużo poebało. Trzeba to zrobić jeszcze raz, już teraz widzę, że bardziej z głową. Co to znaczy, nie mam pojęcia, ale no trzeba będzie pokombinować. Tak, na pewno tak trzeba to zrobić. Już mogę wysyłać. Mam 26 tysięcy, więc lada moment będę mógł tu zrobić sobie ten, no, tunel. A mi jest potrzebny tu węgiel, także nie tu wysłałem, ale spoko. Teraz wyślę dobrze. Tutaj też mi jest potrzebni, są mi potrzebni pracownicy. Jeszcze jeden. Dobra. Dobra, mam już 32. Tunel mnie kosztuje 32. On był w tym miejscu raczej dobrze usytuowany, także budujemy. On mnie kosztuje 3000. Tyle nie mam, ale zaraz będę miał. Budujemy. Spoko. Teraz tak, żelazo też mi jest potrzebne. Za kolejne 3000 aż. O, lipka. No dobra. Akurat 3000 kolejne jedzie. Chyba, że aż 3000. To ja wolę tutaj to przetransportować. Znaczy zbudować tą kolej. Z tego względu, że już zacznę o większej wartości transportować węgiel, choćby nawet.
to już będzie spora zaleta. No tak, tylko że nie mam, no właśnie. To muszę pobudować najpierw. Czy jakby nie było dupa z tyłu. Dobra, trzeba poczekać na jeszcze jedną trójkę stąd. Proszę bardzo. Tak, tu już 6 ładunków będzie. I zaraz będzie można wysyłać. I większe pieniążki będą. Zawsze to troszeczkę szybciej. Dobra. Pięknie. I już możemy jeden transport wysłać. 1000, a mi potrzeba 3. A przy okazji mogę pilnować, żeby to na dobrą stację jechało. No i kolejny. No i namówiliście mnie. W sumie niech on sobie pojedzie tu. Ten wyślemy transport. Jeszcze jeden. No i teraz ludziska są mi potrzebne. Ludźmi jest najtrudniej. W sumie tych, co tu wysłałem, to mogłem wysłać. No nic. Dobra, no i pierwsze pieniądze większe zaraz przypłyną. Teraz tak. Potrzebujemy się połączyć najpierw z miedzią w ten sposób jakoś. To jest mym priorytetem. 25 tysięcy. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Tu mocno później nie plątać się. Tak, stąd będą tory szły na pewno. Dobra, ciut później to się jakoś tam zmodernizuje, nie? No to jakoś coś się z tym zrobi. Może niech to będzie w ten sposób. W tą stronę mogę, w tą stronę też mogę. Tak, na razie potrzebuję pracowników. Także cyk. Cyk, dobra. To już mamy zapewnione. I teraz tak, ile potrzebuję pieniędzy, żeby tutaj się przedostać? $23 000. Najpierw skupię się na tym, bo to mi jest najbardziej potrzebne. No i to teraz w sumie. To tu muszę już wysłać pracowników. Nie, tu muszę wysłać. No. Dobra, trochę przyspieszymy. Już jeden transport może pojechać. I teraz pracownicy też niech sobie jadą. Stop. Niech pracownicy dojadą tutaj i zaraz ciebie wyślemy. Transporty pojechały.
zaraz trzeba będzie wysłać kolejne 6, żeby do tego miasta dało radę dostarczyć. Niech już jedzie jeden. Drugi mamy 6. Zaraz stąd wyślemy. Dobra, no i prawie zrobione. Cholera. Jeden transport ludzi za dużo tu, w tym miejscu. Robi się trudno. Bywa, ten jeden transport miał pojechać tu. No bywa i tak. Dobra, mamy kolejną 3. To wyślemy ich tu. Już mamy 65 tysięcy. Dobra, więc... Ojejciu, więc co? No, trzeba się połączyć tutaj. I by się przydało połączyć tu. Dobra, możemy wysyłać pracowników. Chwileczkę, tu mi bardziej są potrzebni. Więc tak, ten pracownik jedzie tu, ten pracownik jedzie tu. No i właśnie o to chodzi. Dobrze. I kolejny. Dobra, to już będziemy mieli z bańki. Teraz kolejne pociągi wyślemy sobie tu. Teraz też będziemy sobie ulepszać chyba. Nie, może nie, może jeszcze nie. Teraz tak. Może ja to zrobię fragment dalej. O, właśnie. Bo stąd tu też będę potrzebował, bo jednak złoto będę musiał dostarczyć, może tędy właśnie, albo tędy, no zobaczymy jeszcze, ale przynajmniej to już jest gotowe, pięknie. Dobra, turlajcie się. Dobra, tutaj niech to jedzie. Bardzo dobrze, ten pociąg też. Dobra, to mi nie jest już do niczego, to już mi do niczego jest ta ruda. To 6 jest tu zrobione. Węgiel teraz muszę wywozić. To ci ludzie niech pojadą tutaj węgiel mi zrobić. To 6 wyprodukują, od razu się tam wywiezie. Jeszcze mi węgiel będzie potrzebny. No dobra, najpierw się skupimy na tym. Tu już mi jedzie 6. I tak, 6 i zaraz wyślę kolejnych ludzi, którzy pojadą mi do tej fabryki. Sztabek miedzi. Mogę zmienić. To przemieniamy, dobra. To możemy wysłać już tutaj, niech sobie jedzie, tylko teraz muszę pilnować, żeby się nie zderzyły te pociągi. Dobra, zaraz po jak ten co je tam dojedzie, to wyślemy kolejnych ludzi. Chociaż wyślemy ich stąd. Dobra, bo się zderzą.
tego nie chcemy. Dobra, czyli tak, to już też będę miał załatwione, tu już mi ludzie nie będą potrzebni. Okej. Także tych ludzi na razie 3, 6, a potrzebuję sztabek 9. Dobra, to jeszcze jedną trójcę mogę wysłać w to miejsce. Ty już jedź. Dobra, i tą trójkę z powrotem. Dobra. Bajlando, świetnie. Dobrze, teraz tak. 9 sztabek, 6 węgla, czyli jeszcze jedną trójcę muszę wysłać. Bardzo ładnie. Wysyłamy. Teraz tak, mamy już sporo pieniędzy do dyspozycji. To by się przydało dalej to rozłożyć jakoś, bo nie zdążymy, w 13.30 nie zdążymy. Za wolno to wszystko robię. Tak, no by się przydało chyba w tym miejscu to zrobić, albo może nawet i w tym. Teraz tak, będę potrzebował pracowników, więc może z tego miejsca zaatakujemy w tym momencie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak. To złoto jest mi potrzebne. Okej. Okay. Tu nie mogę. Tu mogę. Ale teraz, kurde, z dołu trzeba mi. Mhm. Teraz jestem w dupie. Tak, tu pracownicy przyjadą. Tylko nie mam jak złoto odebrać. Okej, mocno skomplikowane, ale jednak da radę. Tutaj tak pracownicy będą jechali, a tu... O! Pięknie, dobra. Dobra, w tym momencie jestem uratowany, bo tak... Złoto będzie mi tu jechało. Węgiel. Węgiel. Nie dowiozę węgla. Chyba że węgiel będę wiózł w ten sposób i go będę cofał. No, no cholera. Chyba że... Węgiel będzie jechał, cholera, tak. Dookoła. Ja pierniczę. Dobra, dobra, no. Tak trzeba zrobić. Nie ma, że boli. Dobra. Trzy ładunki już jadą. Gdzie ty jedziesz? Ty, pracownicy do węgla. No i w sumie mi pasuje. Dobra, teraz tak. Tych pracowników mi się przydało wysyłać gdzieś. Naciskiem na gdzieś. Tu ulepszymy sobie. Tutaj wyślemy w tym kierunku świata. I oni niech sobie jadą do fabryki złota. Fabryki złota, Boże. Dobra, niech jadą do kopalni węgla. Węgiel będzie mi potrzebny. 8 sztabek. Dobra, już 8 mamy złota. Tak, 8 zł. Tak, dobrze mówię, 8 zł. Ej, cholera.
Do węgla mi pojechał. Ciul jeden. Dobra, mój błąd. Nie ustawiłem drogi, to czego mogłem się spodziewać innego? Dobra. To stąd wyślemy w takim razie do złota. Jeszcze. Dobra, trzy sztabki miedzi już mam, ty pauza. Ty już możesz jechać. Ty też już możesz jechać. Tylko trasę zmienimy. Ty też możesz jechać. Czytasz się. Zaraz złoto wyślemy. Tak, pracownicy następni. Niech już się stąd turlają. Drogę trzeba im ustalić. Ja piernicze. Zawi jasy, że hej. Chociaż, ej. No, tędy niech sobie pojadą. No. Czekaj. Gdzie ty miałeś jechać? Dobrze, tak. Tutaj. Teraz to umieć. Mieć albo nie mieć. Następnie pracownicy. Dobra. Dwa pociągi od razu wyślemy. Teraz droga. Musimy z... Nie. Do miasta. Dobrze. Było. Tak. Ok. Ustawione są dwa pociągi. Jest dobrze. Tutaj. Jeszcze jeden. Zaraz złoto będziemy wysyłać. No i węgiel. Ludzie do węgla. Niech pojadą. No, kolejny. Dobra, to zaraz po tych ludziach wyślemy. 8. No i Bajlando. Namówiliście mnie. Czekaj. Dobrze jedzie. Tak. Kręca. To mogę wypuścić, to jedzie w porządku. Jejciu. To jedzie tak. Gdzie wy macie jechać? Wy macie jechać. Cholera wie gdzie. Nie wiem gdzie ja ich wysyłałem. Tu? Pewnie tak. Zaraz węgiel wyślemy. Najpierw złoto niech pojedzie. Dobra, złoto, pauza. I heja. Ze złotem. Dobra, tu niech jeszcze pojadą sobie. Potrzebujemy 8 węgla. Tutaj będzie skończone zaraz. Tak. Trochę zaraz. Dobra. I węgiel teraz. Wysyłamy. Węgiel jedzie sobie tędy, dookoła. A teraz mogą się zderzyć, trzeba uważać. Dobra. I 8 złota będzie zaraz. Znaczy nie tak. Stój! No. Najpierw on niech sobie przejedzie. No, tu trzeba się pilnować. Można manianę odwalić. Dobra. Ok, w takim razie czekamy na 8 złota. Będziemy wysyłać. Immediately. Kurna mać. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Jeszcze dopiero co mówiłem, że trzeba tu uważać. Ale ja jestem... Po prostu w to nie wierzę.
Nie wierzę w to po prostu. Ja pierniczę. Kurwości. Tak spieprzyć. Było, to było tak. To było tak. To było... Cholera jasna. Nie mam jak. Tu było jeszcze kręcenie. Ale w sumie... Czy mi jest potrzebne? Chyba tak. Kurwości, jak ja to zrobiłem? Niech ich szlak. Dobra, tak to było. Ulepszymy pociągi i tak mam pieniądze. Gdzie czas tak szybko ma lecieć? Nie. Wolniej. Oj, kurwości, no. Dobra, wyślijmy ten ładunek. Tego złota. I potrzebuję teraz jeszcze trzech ładunków. Sześciu ładunków w sumie. A szlak by to, no. Już by było skończone i bym się... No dobra, bym się nie zmieścił w czasie i tak, ale... Mimo to już byłoby skończone. A tak nie jest. Niech się to już wyprodukuje. Będziemy mieli to z bani. Będzie można przejść dalej. Kurde, godziny nad tym męczę się. A pierniczę. Nie chcę myśleć, co będzie na 50 poziomie. Obłęd. Dobra, teraz będziemy już wysyłać. Niech jedzie. No, z czterema to od razu dwa pociągi tylko polecą. Dobra, teraz tak, tu pojedzie tędy, tu pojedzie tędy, tędy, tutaj, super. Dobra, jeden ładunek jest zrobiony. Będzie można pójść dalej. Wiadomo, można to zrobić lepiej. No ale cóż. No serio? Gorszy pociąg wysłany został? Serio wy tak? Kurde levele, no. Poszło 7 ładunków. Muszę jeszcze jeden wysłać. I teraz pojedzie szybszy, no bo... I teraz będę musiał go hamować. Ten jest wolniejszy. No nie, nie wierzę, nie wierzę. Co tu się odwaliło? Zatrzymaj się. Co się wydarzy? No i zatrzymaj się. Jeszcze mnie cała minuta mi została, żeby ten... ukończyć poziom. Na dwie gwiazdki. Dobra, damy radę. No nic. W czasie się nie zmieściłem. Poziom 18. No jaż, nie wiem, czy go ruszać. No serio, aż nie wiem, czy go ruszać. Cholera. To nie, odpuścimy sobie. Dobra, na dziś to będzie tyle, jeśli chodzi o tę grę. Bo i tak już jestem zmęczony, ja zaraz za godzinę spać idę.
to zaraz sobie odpalę Eurotracka, jeszcze w Eurotracku sobie traskę zrobimy. Jakąś może jedną, dwie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się i cześć. Thank you.